Witam. W tym filmiku chciałbym zaprezentować narzędzia oraz funkcje służące do projektowania konstrukcji wykonanych z arkuszy blach. Na początku przygotujmy sobie prostą bryłę. W tym celu wyciągnijmy bazę na płaszczyźnie przedniej. Niech to będzie prostokąt o wymiarach 120 na 100. Teraz wyciągnijmy go na odległość 30 mm. Teraz przejdźmy do arkuszu blachy i przekonwertujmy nasz model w konstrukcję blaszaną. W tym celu należy wybrać narzędzie Konwertuj na arkusz blachy, a następnie wybrać ściany, które będą ścianami bocznymi i podstawą naszego arkusza blachy. Należy wybrać krawędzie, a następnie zdefiniować promień zaokrąglenia. Wybierzmy 1 mm. Również zmniejszmy odległość do 1 mm pomiędzy bocznymi ściankami. Wybierzmy parametr zakładania się na siebie. Klikając OK, zatwierdzamy konwersję naszej bryły na konstrukcję blaszaną. Przejdźmy teraz do narzędzia odgięcie krawędzi. Dzięki temu narzędziu możemy dodać kolejne odgięcie do naszej konstrukcji. W tym celu należy wybrać krawędź, którą chcemy odgiąć, a następnie nadać odległość naszego odgięcia. Możemy tutaj zmienić domyślne parametry typu promień oraz odległość przerwy, zmienić kąt nachylenia, zmienić odległość, a także punkt, do którego mierzymy naszą odległość, pozycję odgięcia, dostosowanie naddatku materiału oraz podstawowy typ odcięcia. Zaakceptujmy nasze odgięcie i już w taki sposób stworzyliśmy kolejną część naszej konstrukcji blaszanej. Odgięcie dookolne jest to kolejne narzędzie, dzięki któremu możemy dodać odgięcie do naszej bryły. W tym celu należy wybrać krawędź, a następnie stworzyć szkic, który będzie służył do stworzenia naszego odgięcia. Ja utworzyłem szybki szkic w celu zaprezentowania możliwości. Zaakceptuję go. No i widzimy już tutaj propozycję programu na nadanie tego szkicu. Ja aczkolwiek jeszcze tutaj zmienię promień na 2 mm i zaakceptuję kolejne odgięcie. Podwinięcie jest również często używanym narzędziem, które pozwala w prosty sposób zawinąć krawędź naszej konstrukcji. Możemy tutaj zmienić odległość, zmienić promień podgięcia, a także sposób, w jaki ma wyglądać nasze podwinięcie. Przejdźmy teraz do jednego z najważniejszych narzędzi w tej zakładce, czyli rozłóż. Dzięki temu narzędziu możemy całą naszą konstrukcję rozłożyć na płaską powierzchnię z zaznaczonymi miejscami gięcia. I tak rozłożoną bryłę możemy wyeksportować do formatu DXF i dostarczyć od razu na wycinarki laserowe czy wycinarki wodne. To tyle, jeżeli chodzi o podstawowe narzędzia w zakładce arkusz blach. Kolejne narzędzia będę prezentował w następnych filmikach. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.